więc sprawdźmy, czy nasza butelka się pali. Siema, siema, moi drodzy. Ja jestem Dawid Mikołaj. Jaki Mikołaj? O, cholera jasna. Tak, 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 moi drodzy. Delikatnie pomyliłem strój. A z wami Dawid Cowboy. Dzisiaj robimy z wami eksperyment, chociaż nie do końca jest to eksperyment, ponieważ będziemy robić świeczkę, ale niezwykłą, ponieważ będzie ona wykonana z Coca-Coli. Tutaj przygotowałem wszystkie niezbędne rzeczy. Tak naprawdę będziemy potrzebowali butelkę Coca-Coli, zwykłe białe świece oraz woskowe kredki. A więc na początku wszystko, co musimy zrobić, to tak naprawdę pociąć nasze świece na mniejsze kawałki oraz wyciągnąć knot. Tak więc lecimy. Już pokroiłem jedno opakowanie świec, czyli 6 sztuk i tutaj oni się znajdują. Również mam i knoty, oczywiście wszystkich nie będziemy potrzebować, ale i tak zachowamy na wszelki wypadek. Na jedną butelkę coli potrzebujemy około 12 świec, więc jeszcze jedno opakowanie pokroję i będziemy kontynuować. Dobra, już pokroiłem wszystkie 11 świec i znajdują się tutaj w misce, jak widzicie. Również mam tutaj knoty. Jeszcze dalej opowiem, jak zrobimy z knotem, ale nie chcemy oczywiście mieć białą Coca-Colę, czyli naszą świeczkę, bo nie będzie to takie prawdopodobne, więc musimy nadać kolor i zrobimy to za pomocą właśnie woskowych kredek. Myślę, że użyję połowy czarnej kredki oraz połowy brązowej, aby nadać taki właśnie kolor Coca-Coli. Really, nigga? Więc musimy to przełamać i włożyć do naszej miski. O, myślę, że teraz będzie bardzo dobry kolor. Jednak dodam jeszcze te kawałki z tych kredek, żeby nie było za mało, wiecie, za dużo koloru być nie może. I teraz wam opowiem, co zrobimy z knotem i jak nasza świeczka będzie wyglądać. Tak więc, aby ona miała kształt coli, to oczywiście potrzebujemy zwykłą butelkę. Również jeszcze potrzebujemy ciężarki, takie małe, oraz wykałaczkę. A więc jak to działa? Musimy wziąć dwa knoty, o, na przykład takie, i je związać. Możemy odciąć tutaj niepotrzebne kawałki. Tak wygląda nasz knot. Po środku, jak widzicie, jest on tutaj związany. Na koniec również przykleiłem jeszcze taki ciężarek, aby całość była prosta i wyśrodkowana. Więc teraz wszystko, co musimy zrobić, to zamocować do naszej wykałaczki, aby wysokość to miało taką, jaka jest wysokość butelki. Więc mniej więcej w taki sposób. Więc teraz muszę to owinąć. Ok, i teraz możemy zanurzyć do naszej butelki. Aha, jeszcze delikatnie muszę owinąć, żeby, jak widzicie, to nam ładnie wisiało po środku, właśnie jak ja mam teraz. Ok, więc nasz knot mamy gotowy i butelkę również, więc wszystko, co nam teraz zostało, to tak naprawdę roztopić naszą świeczkę, również z naszymi kredkami, abyśmy mogli tą całość zalać do naszej butelki, a roztapiać będziemy na łażni wodnej. A więc jak widzicie, w tym rondlu już gotuje się woda, więc całość możemy umieścić na górze i musimy tylko poczekać, aby wszystko nam się roztopiło. Udało nam się całość roztopić i tak to obecnie wygląda. Mi się wydaje, no nie do końca jest to kolor Coca-Coli, ale bardzo podobny. Więc słuchajcie, jeszcze wszystko to wymieszam dobrze. Ok, teraz możemy umieścić nasz lejek w butelce. Więc dobra, wlewamy. Ryzyk fizyk. Bardzo dziwne tutaj zachowanie wosku, bo jakimś cudem nam piana się utworzyła i to nam wylało się nawet na talerz. Więc słuchajcie, teraz nasze zadanie jest tylko i wyłącznie całość ochłodzić. Wykorzystam do tego albo zimną wodę, albo lodówkę, jeszcze do końca nie wiem. A jeszcze a propos koloru, to w sumie bardzo ładny kolor udało się uzyskać. Możecie napisać w komentarzu, czy jest to taki kolor Coca-Coli, czy on wam przypomina. Więc słuchajcie, całość ochładzam i wracam do was. Minęła już jakaś godzinka, butelka była na dworze i w zimnej wodzie, jak tutaj widzicie, więc teraz otworzymy i zobaczymy, jak to wygląda. Okej, dobra, teraz
Jeszcze wyjmę ją. Aha! I zobaczcie, w środku jeszcze dużo, dużo włosku nie ma, bo przy stygnięciu on jakby zmniejsza swoją objętość, więc jeszcze troszeczkę musimy dolać, czym właśnie się i zajmiemy, bo tutaj mam już przygotowany roztopiony wosk. Wstawiam lejek i wylewam wosk. Teraz w sumie zalałem tylko górną część troszeczkę, więc nie wiem ile nam to zajmie, jeszcze pewnie z pół godzinki poczekamy i później już będziemy mogli rozcinać naszą butelkę i wyjmować świecę. Minęło dosłownie kilka minut i w zimnej wodzie mega szybko to stygnie, więc myślę, że teraz już będziemy mogli tak naprawdę dostać naszą świecę, tylko teraz musimy jakoś ugryźć tą butelkę. Wow, jak świetnie to wygląda. Błyszczy w ogóle. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, po rozcięciu butelki tak wygląda nasza świeca i jestem zszokowany, jak ładnie to wygląda. Ono nawet błyszczy w ogóle przy tych lampach. No świetnie, nawet nie wiem, co mogłoby być lepiej. Słuchajcie, mamy normalną butelkę coli. Trochę ten kolor jest jaśniejszy, jak widzicie. Taka niby cola, można powiedzieć, wanilowa. No i nie wiem nawet, co mogę dodać. Polecam wszystkim. Z butelki, tak naprawdę butelkę rozcinę się bardzo łatwo, bo starczy jakieś mniejsze nożyczki i bez problemu dacie radę to otworzyć. To nie jest tak jak galaretkowa Coca-Cola, którą również robiłem na swoim kanale. Na przykład jak miałem tam galaretkę, to mega ciężko się wyciągało, bo starczy troszeczkę gdzieś tam zaczepić i już ta galaretka się rozwala i w ogóle. A tutaj z tym włoskiem jest zupełnie inna historia, bardzo łatwo to się wyciąga. Jak widzicie, cola. Mi się wydaje, że to taka oryginalna świeczka i tak nawet postawić w domu, to dość długo będzie się palić, ponieważ tutaj tyle jest tego wosku. No i oczywiście nie będzie to prawdziwa Coca-Cola, jak nie nalepimy na nią etykietę naszą. No i słuchajcie, teraz to w ogóle wygląda super, bo jest to również Coca-Cola świeczka, bardzo, bardzo ładnie. Zapach jest woskowy, taka butelka, no ciekawie. No a teraz sprawdzimy oczywiście, czy nasza butelka się pali. A do tego będziemy potrzebować zapalniczkę. Więc sprawdźmy, czy nasza butelka się pali. Jaki mocny ogień. No i jak widzicie, bez problemu wszystko działa. Na pewno jest to bardzo oryginalne i niezwykłe, tak postawić u siebie w mieszkaniu i zapalić przy gościach. Więc słuchajcie, na pewno wszystkim polecam ten sposób, świetnie działa. Najważniejsze oczywiście wykorzystać kredkę woskowe, które pofarbują Wam wosk i przy tym nie zmienią żadnej konsystencji. Więc słuchajcie, moi drodzy, to tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinku. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału oraz klikania w dzwoneczek, abyście nie zgubili mój kanał oraz otrzymywali powiadomienie o nowych produkcjach. Również wbijajcie na mój Instagram oraz fanpage, gdzie publikuję dla Was dodatkowe treści, ciekawostki. Czasami robię tam transmisje na żywo, więc wbijajcie, abyśmy mieli kontakt. I trzymajcie się. Na razie. Where did you come from? Where did you go? Where did you